Hej, tu Emilia i Anka. Witaj na kanale hooping.pl. Pokażemy kilka ćwiczeń, dzięki którym będziesz jeszcze lepiej hulać na biodrach. Jeżeli nie umiesz jeszcze utrzymać kółka na biodrach, zacznij od naszego poprzedniego tutorialu, w którym wnikliwie wyjaśniamy tę technikę. Dla tych, którym ta tematyka nie jest obca, prezentujemy. Warto obracać się zgodnie z kierunkiem obrotu hula podczas ćwiczeń. Pomaga to w utrzymaniu koła na biodrach i jest jakimś urozmaiceniem. Nie musisz wykonywać od razu obrotu 360 stopni. Jedną nogę pozostaw w stałym kontakcie z podłogą, natomiast drugą odpychaj się od podłogi. Doda ci to ruchu bok-bok, dzięki czemu hula będzie się jeszcze stabilniej kręcić. Żeby pójść w tył lub w przód, musisz ustawić nogi jedna za drugą. Teraz ruch będzie się odbywać mocniej przód-tył. Zacznijmy od wersji chodzenia do przodu. Nie spiesz się i nie staraj się w jak najszybszym tempie pokonać dystansu. Znajdź swoje tempo, w którym jest ci najwygodniej, a nogi stawiaj w niewielkich odstępach, nie susach. Przy chodzeniu do tyłu wszystko odbywa się tak samo. No, może ruch do tyłu jest odrobinę mocniejszy. Chodzenie do boku można wykonywać dwojako. Odstaw, dostaw, albo stawiając stopy na krzyż. Jak się pewnie domyślasz, na krzyż jest trochę trudniej, bo trzeba upilnować, żeby nie skręcać bioder i nie robić twista. Przy chodzeniu do boku, jako że nogi stają teraz na tej samej wysokości, ruch bioder odbywa się mocniej na boki. Czas skomplikować sobie życie. Nadciąga ćwiczenie, które nadwyręży ci trochę mózg, ale warto. Jeżeli spojrzysz w dół na hula podczas kręcenia, dostrzeżesz, że istnieją dwa rodzaje przestrzeni. Po wewnętrznej stronie, czyli między ciałem a hula, oraz po zewnętrznej stronie hula. To ćwiczenie ma na celu nauczenie cię, gdzie i w którym momencie te przestrzenie się pojawiają. Zacznijmy od tej między hula a ciałem. Zacznij od obserwacji. Zauważ, kiedy pojawia się przed tobą ta przestrzeń. Możesz pomagać sobie, mówiąc na głos albo w myślach jakieś słowo, na przykład teraz, teraz, teraz. Wszystko jest dobre. Chodzi o to, aby nauczyć się aktualnego rytmu kręcenia. Teraz spróbuj wycelować ręką w tę przestrzeń. Jeżeli kręcisz w lewo, to lewą ręką będzie ci wygodniej. Kręcąc w prawo, zacznij od prawej ręki. Już tłumaczymy, z czego to wynika. Przestrzeń dla prawej ręki pojawia się, kiedy hula jest na godzinie 4 i trwa aż do godziny 10. To oznacza, że prawa ręka zaczyna trochę z tyłu, kiedy nie do końca wszystko widzimy. Natomiast miejsce dla lewej ręki pojawia się od godziny 1 do godziny 8. Wkładasz ją więc przed sobą, tak że wszystko jest w zasięgu wzroku i w pełni kontrolowane. Dla kręcących w prawo wszystko odbywa się w lustrzanym odbiciu. Kiedy już zanurkujesz ręką w przestrzeń, podążaj za nią wzrokiem. Dzięki temu sprawniej zauważysz, kiedy uciec przed nadciągającym kołem. Powtarzaj ćwiczenie raz lewą, raz prawą ręką. Z czasem staraj się jak najbardziej wyprostować rękę. Czas na drugą przestrzeń, czyli tę po zewnętrznej. Dwie zasady, które uproszczą sprawę w tym przypadku. Po pierwsze, ręka prosta w łokciu, zawsze. Po drugie, upuszczaj rękę. Czyli kiedy nadejdzie moment, pozwól jej swobodnie opaść. Dzięki temu ręka będzie blisko ciała. Tym razem chcesz opuścić rękę w tym momencie, kiedy hula jest całkowicie po przeciwnej stronie niż ręka. Idealnie, jeżeli jesteś w stanie zahaczyć ręką o udo. W przeciwieństwie do wkładania ręki do wewnątrz, tutaj zamiast nurkowania, odbywa się ruch ręką po łuku lub pełne krążenie ramienia, jeżeli kontynuujesz ruch. Twoja lewa ręka spada od przodu do tyłu, z kolei prawa od tyłu do przodu. Warto poświęcić dobre kilka minut na poznanie obu przestrzeni, wewnętrznej oraz zewnętrznej. Kiedy już nabierzesz płynności, spróbuj nie przerywać ruchu. Wygląda fajnie, prawda? Podpowiedź do płynnego ruchu po zewnętrznej. Miej obie ręce w gotowości, wyprostowane. Wspaniale! Skupienie będzie ci potrzebne tylko na początku, żeby dobrze wstrzelić się w rytm hula.
Zacznij w rytmie na dwa. Nie obie ręce naraz, najpierw rusza jedna ręka, obojętnie która, a po krótkiej chwili druga. Nie zatrzymuj się, jak już wprawisz ręce w ruch. Cała reszta dzieje się właściwie sama. Pamiętaj, że w obrotach zawsze jest łatwiej, bo wolniej. Kręcenie na ciele nie jest łatwym tematem do opanowania. Dlatego jeżeli nie od razu dasz radę wszystkim tym ćwiczeniom, nie zniechęcaj się. Dodaj je do rutyny treningu i systematycznie powtarzaj. Wystarczy 10 minut dziennie, aby w dość krótkim czasie czuć się w tym coraz swobodniej.